Zaduszki są nierozerwalnie związane z listopadem. Według Kościoła 2 listopada modlimy się za dusze, które nie osiągnęły jeszcze pełni świętości, a modlitwa ma im pomóc wejść do nieba. Przy tej okazji wspominamy też zmarłych w tym roku. Fatima Orlińska. W życiu człowieka istnieją dwie wielkie daty, narodzin i śmierci, mówił ksiądz Jan Twardowski. W roku liturgicznym Kościoła katolickiego z pewnością ważną datę stanowi 2 listopada, zaduszki. To tego dnia wierni modlą się za dusze zmarłych, wierząc, że to przybliży ich do zbawienia. I że my możemy im pomóc w tej drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Czyli w tym duchowym wymiarze właściwie Kościół zachęca do odwiedzania cmentarzy i takich dzieł związanych z modlitwą. Jeszcze przez 8 dni od tej uroczystości Wszystkich Świętych, czyli aż do 8 listopada jest taka możliwość intensywnego duchowego przeżywania tego czasu właśnie w idei też takiej solidarności, że jednak jesteśmy siecią naczyń połączonych, śmierć nie zrywa wszystkiego i możemy sobie nawzajem pomagać modlitwą. Zaduszki to również ten dzień, w którym szczególnie ciepło myślimy o bliskich zmarłych, wspominamy ich, przywołujemy w rozmowach. W 2023 roku w naszym regionie pożegnaliśmy wiele znanych i lubianych osób. Artystów, dziennikarzy, ludzi sportu, nauki, polityków. Pośród nich Marek Plura, senator ze Śląska, który przez całe życie zmagał się z chorobą. Był zaangażowanym działaczem społecznym i słynął z walki o śląską tożsamość. Mocno wspierał samorządowców. Odszedł w wieku 52 lat. Bardzo brakuje Marka. Był przyjacielem mysłowickiego samorządu, przyjacielem mieszkańców Mysłowic. Angażował się w sprawy osób, które potrzebowały pomocy też takiej legislacyjnej. On współpracował nie tylko tutaj z nami w Urzędzie Miasta, ale również z Amazonkami, które działają bardzo prężnie w Mysłowicach. Również pomagał dzieciom z Ukrainy, które niepełnosprawne dzieciaki, które tutaj były w Polsce, nie wiedziały, gdzie pójść po pomoc, to wiedziały, że mogą się zwrócić do Marka, do jego przyjaciół. Senator Marek Plura zmarł w styczniu tego roku. Kilka miesięcy później, w lipcu, wskutek choroby zmarł wieloletni, doświadczony dziennikarz Arkadiusz Loska. Współpracował z wieloma rozgłośniami radiowymi, stacjami telewizyjnymi, w tym z telewizją TVS. Przez ostatnie lata swojego życia zawodowego był specjalistą biura prasowego w Starostwie Powiatowym Mikołowa, gdzie, jak mówią koledzy, pozostawił po sobie dużą pustkę. Miejsca przy jego biurku do dziś nie zajął nikt. Żal i niezrozumienie wyroków opatrzności, jeżeli takowa istnieje, że tacy ludzie są zabierani. Pracowitość, kompetencja, energia, uśmiech, empatia. Nie ma takiego pozytywnego określenia, którego by nie można użyć względem niego i ono by pasowało. A żadnego pejoratywnego. Dlatego nam jest szkoda i taki dzień jest okazją, żeby się zastanowić nad sobą, nad sensem życia, nad tym, jak żyć, żeby jak najrzadziej przeżywać takie traumy i jak sobie z tym radzić również. I choć po śmierci tych, których znamy, kochamy, za którymi każdego dnia tęsknimy, wiele ran pozostaje niezagojonymi przez długi czas, to pamięć o nich sprawia, że wciąż są pośród nas. Dlatego dziś szczególnie wspominamy m.in. zmarłych youtubera Rafała Góreckiego-Rawgora, doktora Stanisława Delonga, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, czy Jolantę Wadowską-Król, lekarkę i działaczkę społeczną z Katowic.